Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odpowiemy sobie na fundamentalne pytania. Bardzo często pytacie mnie w komentarzach i zarzucacie, hejtujecie niektórzy. Czy taki silniczek, ja mówię tutaj o silniczku 250 W na 36 V, czy jest sens instalować w ogóle w rowerze? Czy on nie jest za słaby, za mały? Ludzie mi w komentarzach piszą też, że nie ma sensu, że to jest bzdura, że to jest gówno. Dzisiaj w tym odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie i rozwiać wątpliwości. Pokażę Wam, co potrafi tak mały silniczek, bo ten gnój naprawdę jest mały. Zobaczcie, on ma, zobaczcie na moją rękę, malutki jak cholera. 36 V, 250 W i jeszcze na kole 28 cali. To już w ogóle, to już totalna masakra do dupy, to niczego się nie nadaje. Pokażę Wam, że jednak się nadaje. Silniki tego typu są małe, ale one są przekładniowe. A co za tym idzie, macie lepsze przełożenie. Są mocniejsze, mimo mniejszej mocy są mocniejsze niż wynikałoby z tych 250 W. Teoretycznie takie silniki są legalne, bo to chodzi o nominał. Generalnie silniki nie mają mocy, tylko mają tyle mocy, ile da im sterownik. To jest inna sprawa. Dobra, umówmy się. Nominalnie ma 250 W, ale w niego spokojnie wciska się 500. Mówi się mały awariat. Można tak powiedzieć, mały awariat. I im mniejsze kółko macie w rowerze, tym ten silnik będzie mocniejszy. No, wynika to z fizyki, prawda, i dźwigni. Ale ja Wam pokażę, co on potrafi na kole 28 cali. Napomnę, że mam niewiele większy silniczek, 350 W, tylko że ona 548 V. W rowerze składanym o kołach 20 cali. To jest po prostu demo. Holy shit! Zresztą ci, co oglądają, to wiedzą, ci nowi to nie, to zapraszam, zobaczcie sobie moje filmy. Mam składaczka, którego właśnie zabieram swoje wyprawy vanlife'owe i jeżdżę sobie po okolicy nim. Petarda jak nic. Mały skuter. Pójdźcie raz, jeszcze raz na to maleństwo. Jest to sprzęgnięte z akumulatorem zainstalowanym na bagażniku. Cały taki zestaw, bagażnik, bateria i ten silnik możecie kupić gotowy do montażu w firmie Esol Bike. Firma daje mi specjalne kody rabatowe, z których możecie skorzystać i zmniejszy się wtedy wartość waszego koszyka o fajną sumę. Na przykład ten zestaw w tej chwili, dokładnie ten zestaw, możecie nabyć w bardzo atrakcyjnej cenie ze zniżką 80 euro. Taki kod rabatowy aktualnie obowiązuje, a wszelkie kody rabatowe, słuchajcie, znajdziecie na mojej stronie marcinmarcin.pl. W dziale rabaty sklep, tam znajdziecie aktualne zawsze promocje. Dobra, słuchajcie, jedziemy przetestować, co to gówno potrafi. Zacznijmy może od lasu, gdzie tutaj stoimy generalnie. Akurat ten zestaw wyposażony jest w wyświetlacz T24, bardzo fajny, kolorowy wyświetlacz, gdzie możecie zmieniać dużo funkcji. Mamy w tej chwili tutaj 5 stopni wspomagania, mamy tutaj jeszcze automatyczne dozowanie mocy. Oprócz tutaj stopni wspomagania mamy jeszcze tryby, tryb City, tryb Eco i tryb Sport. Powinienem powiedzieć odwrotnie, Eco, City i Sport. To są różne moce, ale to nie o to chodzi. Sprawdźmy w ogóle, czy ten rower jedzie. Weźmy sobie na środek, trzeci stopień wspomagania, ruszmy sobie manetką. Jest tutaj przedni napęd, słuchajcie, jak wiecie, pokazywałem przedni napęd, ale możecie sobie zamówić i tylni, bo też są dostępne. Dobra, no jedźmy. Tutaj moc narasta wolniutko. No zobaczcie, ruszyłem sobie, jadę elegancko. Teraz sobie popedałujemy troszkę. Jadę drogą leśną, płaską drogą leśną, zobaczcie. Wiadomo, że to nie będzie demon prędkości, ani demon mocy. Wiecie, nie każdy jest demonem prędkości. Niektórzy chcą po prostu sobie rower wspomagać. Tylko i wyłącznie sobie wspomagać. Różne są preferencje ludzi i różne pragnienia, nie? O, patrzcie, jaka dziura. Bez problemu sobie radzi. Wyjedźmy teraz na asfalt. O Jezu, rower nieamortyzowany, więc trochę podskakuje. Weźmy teraz sobie piąty stopień. Zmienimy przerzutkę na jakąś sensowniejszą. No i zobaczcie. Lecimy sobie, zobaczcie, na spokoju 27 na godzinę. Wiem, niektórzy lubią zapierdzielać 50 na godzinę, no ale weźcie, jedźcie na przykład rowerem miejskim, tak jak ja w tej chwili, 50 na godzinę, no, no bez przesady. No, to nie jest fajne, te silniczki takie małe, elegancko się nadają do rowerów wyposażonych w hamulce typu V-brake. Tam nie musicie jakiś tarcz zakładać, bo to nie są demony prędkości. No, zobaczcie sobie na przykład na, po prostu na drugim stopniu wspomagania. On daje bardzo niewiele mocy, ale spokojnie sobie jedziecie i nie męczycie się. Uważam te silniczki jako świetna sprawa. Małe, subtelne i w zupełności wystarczające dla ludzi, którzy chcą się tylko wspomagać. Mamy tutaj na przykład tempomat. Wyobraźmy sobie, że jedziemy gdzieś, jesteśmy już zmęczeni, nie chce nam się pedałować, albo jedziemy pod wiatr. No to w momencie kręcenia korbami lub przytrzymania manetki i przytrzymania przycisku dolnego zapala się taki żółty zegarek, jak widzicie, to jest tempomat. I w tej chwili widzicie, ja nie sobie nie pedałuję, a rower sobie jedzie.
sam, a wy możecie sobie zwiedzać, oglądać lub po prostu odpocząć najzwyczajniej, nie? Jakikolwiek ruch korbą, zahamowanie albo dodanie gazu manetką wyłącza tempomat. Zobaczcie, na samej manecie też można jechać bez problemu i daje radę. 25 na godzinę, więcej nie potrzeba. Tu manetka jest skryzowana, bo przy okazji tego filmu też tutaj nagrywam test na fabrycznych ustawieniach, bo to można zmienić, że manetka dawała więcej mocy. Powiem wam tak jak moja żona na przykład. Ona nie lubiła jeździć rowerem, bo raz dupsko ją bolało od siodełka. No i to zmęczenie, nie każdy lubi się męczyć na rowerze. Odkąd założyłem jej właśnie w tym rowerze, już to jest trzeci silnik, bo ten rower jest dla mnie testowym rowerem, a ona przy okazji nim jeździ też, specjalnie dla niej też głupiłem. Odkąd zainstalowałem silnik, zakochała się w rowerze, słuchajcie, właśnie tego maluszka. Ten maluszek, 250, tylko ja miałem silniki raz na tył, raz na przód. Zakochała się i mówi, kurczę, teraz to ona może jeździć rowerem. Także widzicie, mało tego, ten mały silniczek potrafi ciągnąć ciężką przyczepę, bo mam taką przyczepę rowerową dla dzieci, cruzera, z dwójką dzieci na pokładzie, bez najmniejszego problemu. Zobaczcie, jest film na kanale właśnie, jak ciągnę tego typu rowerem, generalnie żona ciągnie przyczepkę z dwójką dzieci na pokładzie, bez najmniejszego problemu. Osoba, która wcześniej nie jeździła praktycznie na rowerze, wiadomo, za dzieciaka każdy jeździł, ale mówię, w późniejszym już dorosłym życiu nie jeździła, wsiadła właśnie na ten rower z przyczepką i bez najmniejszego problemu dała sobie radę. Właściwie silnik sobie dał radę. To, że ten mały silnik nie daje rady, to jest mit. Silnik na pewno sprawdzi się w takich sytuacjach jak w rowerach miejskich. Zobaczcie, jaki on jest subtelny. Jak go zamontujecie z tyłu, w tylnym kole, co też możecie zobaczyć na moim kanale, bo montowałem, to praktycznie nie widać, że to jest rower elektryczny. I teraz dla kogo? Dla kogo taki silniczek jest? Zdecydowanie ten silnik jest dla ludzi, którzy chcą dojeżdżać do pracy. I się zastanawiałem, czy tak mały silnik wystarczy. A mówi wam to osoba doświadczona trochę, bo jeździłem ponad 2 lata podobnym silnikiem. Mój pierwszy rower, jaki miałem, to był rower chiński, typowo taki chiński. Mówię elektryczny, który fabryczny kupiłem, bo to był jedyny rower fabryczny, jaki kupiłem chiński. Bardzo ciężki, to był silnik 250 W, właśnie 36 V, coś takiego jak to. Tylko tam były zamontowane akumulatory żelowe. 3 akumulatory 12-woltowe, żelowe, mocowane z tyłu za siedzeniem. Ciężki ten rower jak diabli, plus ja. Słuchajcie, on dawał radę. Jeździłem nim przez pół roku, dzień i noc, z tego względu, że pracowałem na nocki i dawał sobie świetne radę. Później jeździłem też silniczkiem takim małym, zamontowanym w przednie koło MXUSA silnik. Słuchajcie, tam jeździłem chyba rok czasu i wtedy jeździłem już zima, lato. Ja cały czas jeździłem, przez cały rok, o każdej porze roku generalnie i w każdych warunkach, czy to był deszcz, czy śnieg, czy upał, noc, dzień. Cały czas jeździłem, słuchajcie, i on dał radę. Po prostu dawał radę. Wiecie, po nocy zmęczony, ja pracowałem na produkcji, no człowiek się tam trochę pomęczył. Wsiadałem na taki rower i ja już się cieszyłem, jak rano z pracy wychodziłem, że mogę wsiąść na rower, bo ja jadąc do pracy odpoczywałem. Naprawdę odpoczywałem na tak małym silniku. I właśnie nie mówcie, że ci hejterzy, że to jest bez sensu, tak mały silnik w rowerze. Nie bądźcie ignorantami, nie bądźcie egoistami, samolubami, bo to, co mówicie, to jest takie samolubne. Uważacie, że wasze preferencje są najlepsze, że tylko ja. Nie. To nie jest bez sensu. Jak jeszcze raz powtarzam, to wszystko zależy, do czego ten rower ma być wykorzystany. Tak mały silnik sprawdzi się właśnie w takim rowerze jak najbardziej dla kobiet, które chcą sobie zainstalować silnik, żeby się wspomagać na wycieczkach do lasu. On sobie daje świetnie radę w lesie. Wejdźcie na mój kanał, zobaczcie, bo ja testuję najróżniejsze silniki, mniej więcej od tak słabych po silne. Zobaczcie, w jakich warunkach je testowałem, gdzie jeździłem. Nieważne, czy jesteś młody, czy stary, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Jeżeli chcesz mieć subtelny silnik, nie rzucający się w oczy, a który pozwoli ci przejechać więcej kilometrów, mniej się męcząc, jak najbardziej kupuj, bo on po prostu daje radę. I nie słuchaj jakichś tam hejterów, bo on ma 1000 watów silnik. No przecież kurde, jak ktoś chce jechać do pracy, oczywiście może zainstalować sobie silnik 1000 watów, bo ja też takie miałem. Wierzcie mi, nie każdy chce zapierdzielać rowerem 45-50. No wyobraźcie sobie na takim rowerze 50 na godzinę jechać. Ja myślę, że 25 do 30 km spokojnie to wystarczy. Oczywiście nie pojedziecie tym rowerem w jakiś taki cięższy teren, gdzie macie podjazdówki takie jak cholera, nie? Pod takie podjazdówki ten rower się po prostu nie nada. Jest to, mówię, rower do jazdy po terenie urbanistycznym, miejskim, lekki teren leśny, taki jak tutaj widzicie, płaski jakieś, nie ma problemu. Nie podjedziecie, jak mówię, pod jakieś, wiecie, góry albo po jakimś ciężkim piachu, no to wiadomo. No to ten silnik się do tego nie nadaje. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić taki silnik,
nie zastanawiaj się, bo jeżeli się zastanawiasz już nad takim małym silnikiem, to nie masz planu kupowania większego, więc będziesz 100% zadowolony. To tyle chciałem w tym krótkim odcinku o tak małym silniku i rozwiać właśnie tę kwestię, czy warto, czy nie warto. Moim zdaniem warto, ale to wszystko zależy od preferencji danej osoby, do czego ma służyć ten rower. Najpierw wy sobie postawcie właśnie pytanie, do czego służyć ma ten rower. I wtedy sobie odpowiecie, jeżeli teren płaski, urbanistyczny, nie ma sensu większego silnika, wystarczy wam taki. Naprawdę. Dobra, to tyle moich wypocin. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.